Firmowe ewolucje powróciły na antenę TVP1. W programie przedsiębiorcy otrzymali szansę rozwoju swojego biznesu. Pomóc ma im w tym sztab ekspertów. Sprawdźmy, jak poradził sobie pierwszy uczestnik. Firma Centrum Druku Futura zajmuje się drukiem w trzech obszarach. Przede wszystkim druk fotograficzny na minilabie suchym, zdjęcia do dokumentów, odbitki, skanowanie, archiwizacja starych negatywów. Drugim zakresem działalności jest druk cyfrowy na urządzeniu laserowym. I trzecią nogą jest druk wielkoformatowy fotografii jakości fotograficznej. Są firmy, które w poszczególnych działach są konkurencyjne wobec nas lub my wobec nich, natomiast nie ma firmy o takim profilu, który oferowałby kompleksowo usługi druku. Zgłaszając się do programu, miałem wiele różnych nadziei związanych z uporządkowaniem i finansów, i profilu działalności firmy, i analizy jej pod względem oferty i zyskowności. Piętą achillesową mojej firmy był brak kontrolingu finansowego i procesowego. Kiedy spytano mnie, ile na czym zarabiam lub pracę, nie potrafiłem odpowiedzieć. Po wizycie ekspertów założyłem dziennik firmowych ewolucji. Pierwszym punktem rekomendacji było usprawnienie procesów zarządczych firmy i restrukturyzacja zadłużenia. Zamieniłem kilka kredytów na jeden kredyt konsolidacyjny o znacznie niższych kosztach obsługi. O 7 tysięcy miesięcznie obniżyłem swoje wydatki na obsługę zobowiązań kredytowych. Ciążył na mnie lokal, który nie potrafiłem wynająć od tygodnia. W tamtym punkcie już prowadzona jest działalność, także też się udało, co kolejne ponad 3 tysiące zł obniżyło moje zobowiązania. Kolejnym zaleceniem było kontroling finansowy i procesów w firmie, i tutaj posegmentowaliśmy przychody, które mieliśmy w swojej firmie. Stworzyliśmy system motywacyjny, który będzie promował zaangażowanie pracowników. Kolejnym zaleceniem ekspertów było uporządkowanie oferty w ramach serwisu wydrukujfotografie.pl. Ustaliliśmy kierunki rozwoju, zdefiniowałem klientów, uruchomiliśmy serwis. Jak sięgnę pamięcią do momentu, kiedy zgłosiłem się w programie, i później poszczególne etapy, aż do momentu pierwszego spotkania, to myślę, że nasi stali klienci zauważyliby bardzo różnice związane ze zmianą. Naprawdę w ciągu ostatnich 3-4 miesięcy zrobiliśmy znacznie więcej niż w ciągu poprzednich kilku lat. Czy firmie Centrum Druku Futura.pl z Białegostoku uda się wygrać 100 tysięcy złotych? Tego dowiemy się już za kilka tygodni w finałowym odcinku Firmowych Ewolucji.